так się składa, że dzisiejszy dzień jakby jest symboliczny, bo tak pan burmistrz wspomniał, że w tym roku jest 20. rocznica oddania tego zbiornika do eksploatacji. To był rok 95. Również następno za rok jest rocznica. W 1976 roku rozpoczął się proces budowy tego zbiornika. Wszyscy, którzy tu jesteśmy, wiemy, jak to było, jak przebiegał ten cały proces, ile tu z waszej strony było bólu, cierpienia. Niektórzy cieszyli się, niektórzy na odwrót. Ważne jest, że właśnie dzisiaj w tym miejscu spotykamy się i niech ten pomnik będzie takim symbolem odrodzenia tej wioski, odrodzenia pamięci, odnowienia swoich korzeni, którymi jesteście związani z tą ziemią. Niektóre korzenie na pewno już zamokły, niektóre uschły, ale ważne, żeby pamiętać, być myślami, tu przyjeżdżać. Tym bardziej w dobie zagrożenia, jakie niesie dzisiejszy czas. Widzimy, co się dzieje w Europie. Widzimy, że nas, białą rasę, za wszelką cenę chcą skłócić, zmusić do wojny. I dopiero jedność, wspólne dziedzictwo historyczne, kulturowe pozwoli nam zachować to, co kultywowali nasi przodkowie, a my jako następcy powinniśmy to dalej nieść dla swoich wnuków, prawnuków. Dziękuję wam za to. Dziękujemy.